przyczyna waszych niedoskonałości, przyczyna niedoskonałości ludzi, którzy będą do was przychodzili po porady, leży w ich przeszłości. To nie jest winą gwałciciela, że gwałci. To nie jest winą mordercy, że morduje. To nie jest winą gościa, który rzuca rakietami i się złości, że się złości. Przyczyna jest w przeszłości. I teraz jak zaczynamy to rozumieć, to już się całkowicie zmienia obraz nas. Teraz inaczej możecie spojrzeć na swoje niedoskonałości. To nie jest wasza wina, że wy je macie. To nie jest wina ludzi, którzy do was przychodzą. I teraz jak spojrzymy przez karmę, to już się w ogóle jaja zaczynają, tak? Bo nie macie w ogóle żadnego wpływu na to, kim wy się staliście. Miliardy rzeczy miały wpływ. Ale nie wy. Jak zaczynamy patrzeć przez zasadę kontrastu na wasze życie, to teraz mi mówi. Zasada kontrastu i zabawne, porównujemy się do wybitnego życia i do maksymalnie dramatycznego. Najpierw do dramatycznego. Jak wygląda twoje życie na chwilę obecną? Auschwitz i tak dalej. A teraz się porównujemy do najbogatszych i nie wiem, MTV. I teraz patrzcie, jak to działa. W jednej chwili możemy stać się maluścy. Albo jest bardzo dobrze. Czajcie to. W jednej chwili. To jest subiektywne. Jak się nauczymy bawić tą subiektywnością i przekonamy te nasze ego, że moje życie jest mega fajne, to macie mega fajne życie. Jak go nie przekonacie, bo macie jedną interpretację wrytą do waszej bani, która się trzyma mocno, no to sorry, nie? Jeżeli wasze ego jest takie silne, skoksowane, że coś mądrego chcecie mu go przekonać, on powie nie. Nie. Słuchaj, bądź szczęśliwy i tak dalej. Nie. Nie wierzyć. No i tak to działa. Czajcie to, że mamy tego wewnętrznego stworka, do którego czasami coś do niego mówimy, a on tak, no nie. Nie czuję tego. Musimy sami siebie przekonywać do pewnych rzeczy. Dlatego zapamiętajcie, że na każdego coś innego działa. Do każdego człowieka potrzeba innej interpretacji. Ale jak będziecie szukać, to jesteście w stanie na każdego znaleźć. Opinie osób trzecich. Od razu polityka mi się tutaj włącza. Bo tam jest Opiniolandia. TVN24, Opiniolandia. Są opiniolandie. I teraz w tych opiniolandiach, to jest, inaczej możemy to nazywać gównoprawdach, ludzie w tym tak płynnie pływają, że to jest coś niesamowitego. Oni się po prostu... Jest dużo ludzi, którzy się w tym tak odnajdują, jakby to było ich naturalne środowisko. Pływanie w szambie. I teraz... Jak możemy interpretować, znowu, zróbmy przez skutki, to niech to się równa trochę głupia interpretacja. Ktoś wam mówi, że nie macie racji, wam się nie uda i tak dalej. Co w tym momencie, jak to interpretujecie przez skutki, gdybyście byli troszeczkę bardziej ograniczeni? Nie, to już jest ambitnie. Dobra, odpuszczam, nie dam rady. Nie dam rady, lepiej tego nie robić, lepiej ostrożnie. Nie? Może ma rację. Czecie, jeden głup wam coś mówi, może ma rację. Nie wiem, co by Arnold powiedział w tej sytuacji, ale ten typ może ma rację. Tada! Piękna interpretacja, to jest to, nie? Ale to jest jego interpretacja, w którą on wierzy. I teraz lecimy dalej. Gdy ktoś coś takiego do nas mówi, teraz interpretujemy przyczyny. Współczuję mu dzieciństwa, że on tak nie wierzy w innych, bo znaczy, że nie wierzy w siebie. Ja słabo się starałem, to on widzi u mnie słaby potencjał. Na przykład. Można tak. Teraz tak, znowu. Jedno i to samo zdanie. Karma. To się to znaczy. Jego starzy, jego starszych starzy, wszyscy ludzie, którzy ich starzy spotkali. I mamy produkt wypowiadający słowa, nie uda ci się. Ja tam miliard przyczyn za plecami, nie? Zasada kontrastu. Zarówno z pozytywnej strony, jak i z negatywnej. Z negatywnej to możemy sobie spojrzeć, że stary, to, że mi się nie uda, mi się nic w życiu nie uda.
Rozumiecie? To nie jest tylko ta rzecz. Patrzymy przez najmądrzejszych, najbogatszych, najbardziej ogarniętych ludzi. Wszystko jest możliwe. Mamy telefony, chcemy kolonizować Marsa, jeździmy samochodem. Jest wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jesteśmy w stanie stworzyć. Wszystko. Dowodów na to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wystarczy trochę otworzyć oczy. No i nagle człowiek ma wiarę w siebie. I teraz opinia tej drugiej osoby, ktoś coś wam mówi, a wy wiecie, że ty możesz spojrzeć przez buty głupka, buty jego albo buty bardzo mądrej osoby. I to są trzy różne interpretacje w tej samej sytuacji. Zachowania. No właśnie, to jakby wcześniej wyprzedziłem, że ktoś kogoś zabija. To możecie na 500 sposobów zinterpretować. I od sposobu interpretacji zależy, czy wasze życie będzie miłe, fajne i przyjemne. Czy to będzie jedna wielka trauma i masakra. Chociaż dziać się będzie jedno i to samo. Znaczy, wszystko może być... Każde przeszkody życiowe, to co się dzieje, to może być dla was niesamowite wyzwanie i podróż do wybitności. Albo wielka trauma i masakra. A to zależy, jak wy to zinterpretujecie. Czajcie to. I to jest jedną z takich najważniejszych rzeczy jest to, że w co nie uwierzycie, to będzie waszą gówno prawdą. A już było tak dobrze. Bo już sobie ułożyłeś pozytywny film i nagle to też jest gówno prawda. To jest gówno o smaku fiołków, ale to jest dalej gówno. To nie jest rzeczywistość. To nie jest prawda taka, tylko to jest subiektywne. Teraz wyobraźcie sobie, jak się włącza, nie wiem, mamy gazetę Fakt, albo odpalamy TVN24. To jest normalnie, jakby ścieki wylatywały z ust wszystkich ludzi. No bo oni nie mówią o faktach. Oni wyrażają swoje opinie. To jest opiniolandia. I teraz wartość opinii ludzi bardzo wykształconych i inteligentnych jest tyle samo warta, gdyby tam siedziały pięciolatki. One mają swoją opinię. Ludzie po studiach wyższych mają swoją opinię. One są równe sobie, bo opinie są gównoprawdą. Nie mają wartości. Nie mają żadnej wartości. No i teraz zaraz się zaczniemy tym bawić, a nie wierzyć jak debile w to wszystko. No i jak patrzymy w przyszłość i nie mamy wiedzy, no to jak ludzie patrzą na zarabianie miliona euro miesięcznie? Niemożliwe. Nydyrydy. Jak patrzymy przez przyczynę, dlaczego ludzie ogarniają takie rzeczy? Bo dobrze kradną, tak? Tak jest, no, dalej. Bo nie mają wartości, które ich powstrzymują. Nie mają wiedzy. Nie mają wiedzy. Nie mają pomysłu. Nie wiedzą, jak znaleźć pomysł. Jak się kreuje pomysł. Nie mają chęci do pracy. I teraz, jak zaczynamy patrzeć przez skutki, to nagle tego może wyjść całkiem dużo. No i żeby być mądrzejszym w skutkach, na przykład a propos zarabiania pieniędzy, no to trzeba pójść do sklepu z książkami, zobaczyć najmądrzejszych na świecie ludzi w tej branży i zacząć czytać, co oni robili, że oni to ogarnęli. No i wtedy tych przyczyn będziemy widzieć coraz więcej. Dlaczego pewni ludzie są bardzo zamożni, a drudzy nie? I tak samo jest z mindsetem sportowców. Dlaczego pewni sportowcy są wybitni, a inni nie? I teraz im więcej mamy wiedzy, tym wszystko się staje coraz bardziej oczywiste. I człowiek, który daj Boże jeszcze coś osiągnie, to już dla niego jest jasność totalna, dlaczego pewne rzeczy się wydarzają, a inne nie. Staje się to oczywiste. Także to, czy ktoś wierzy w siebie, czy mamy te trzy etapy, ma nadzieję, że będzie dobrze, potem jest, że wierzy w siebie, a na końcu się rozumie to. Ja na przykład dzisiaj wszystko tracę. Ja wiem, jak to wszystko odbudować w 5 sekund. Jak jeszcze byłbym zły i zmotywowany. Zaraz bym to... Nie wiem, powiedzmy 4-5 lat. Tylko ja bym to 4-5 lat w rok. Jakbym się tak obraził. Bez problemu. Żadnego problemu. Bo tak się da, jak się staje efektywnym. Tak się da, jak wiem krok po kroku, co zrobić.
I tak samo jest w sporcie. Gdybym ja się mógł cofnąć jako atleta, to ja bym wszystko inaczej zrobił. Przede wszystkim zmieniłbym trenera. Zjebie cię. To nie był dobry wzór. Są lepsi trenerzy. Ale wspomnienie jest wyjątkowe, no. Jak się z nim biłem raz, jak... No różne są, nie? No. Fajnie, ale no nie do sportu. No to zależy jaki, nie? Także wiedza, im większa wiedza, tym łatwe tworzenie przyszłości. Im mniej wiedzy, tym trudniej.